Hej wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Life is Strange BTS. I tak, no stwierdziłam, że zaczniemy w tym momencie jeszcze w menu, ponieważ troszkę się to pozmieniało. Ja w sumie nie pamiętam, czy na końcu poprzedniego odcinka wyście to menu mogli zobaczyć. Nie pamiętam, więc pokazuję wam je teraz. I lecimy z tym. Koty mi tam szaleją, mam nadzieję, że nie będzie nam to za bardzo przeszkadzać. I lecimy z drugim epizodem, nie? Bo skończyliśmy ten. A i teraz można odpalić tryb kolekcjonera, jak się przeszło całość. To jak ja pominę jakiś ten, jakieś graffiti, to będę mogła wrócić do tego później. No dobra, bo się bałam właśnie, że w tej części się tak nie da. To dobrze, że się da. No okej, no lećmy z tym w takim razie. I oczywiście teraz ludzie zaczęli do mnie pisać. Standardowo. Okej. Previously on Life is Strange before the storm. No, jeszcze raz będziemy mieć pełne przypomnienie. I'm gonna teach this little punk some manners. Hey, dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other, but you will respect me. Hello, Black Hal. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Pięknie. Dobra, co teraz? Co my tu mamy? Ciszę. Przerażającą. Okej. Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then just sorry. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. And the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated... Reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? W ogóle, Jezus, jakie to było chamskie przedstawienie. No, mniej więcej to się działo w poprzednim odcinku. Oj nie. Ała. Aż zabolało. I w ogóle Chloe już nie ma ten... siniaka na twarzy. Spoko. Are you asking, or is that rhetorical? Disrespectfulness. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did? In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Disregarding posted signs about trespassing on the stage. Implications of possible drug-related activities.
What does that mean? Yes, what does that mean? It means Miss Price has developed a reputation as a user of marijuana. And I would strongly recommend you take a careful look through her room at home. Shall I continue? Witnesses saying you were involved in bullying Nathan Prescott. The hell I was! I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Convenient. No, trudny wybór. Ale mamusia ma rację. Co? Principal Wells, I know this looks bad. Thank you for your validation, Miss Price. May I continue? With your permission? Sorry. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No. Because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means... you forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice but to... I made her do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. Miss Price? Co? Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Kim pytaj, czy to na pewno prawda, Boże. Just to be clear, Miss Amber. You're sure Chloe Price didn't coerce you, or... Coerce her? I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel... Oh, I think we're clear, Principal Wells. Someone like Rachel, but not my daughter. Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Let's all just calm down. After everything she's been through in the last 2 years, you should be ashamed of yourself. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust.
You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. No. But the performance is tonight. For someone so aware of our school calendar, Miss Price, I would expect fewer absences on your record. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, Mr. Don't you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy... Victoria Chase. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. That is such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next, unless you had something to add first, Miss Price. O Jezu, pyskówka! A z dyrektorem są najgorsze, Boże. Jak ja w sumie... Jeszcze nie wiem, co się dzieje w tej grze, jak się pyskówkę zepsuje. O nie, no przecież nie mogę tak. O Jezu, dobra. No way is Rachel missing the play for me. But thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. No wiem przecież. No o, chyba, że to będzie pierwsza pyskówka w tym, w epizodzie, więc będzie prostsza. Zobaczymy. Get your head out of your ass, Wells. No. You seriously think yesterday was a little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility. You're punishing her for taking the blame for me? For trying to be a good person? That makes you even more clueless than I thought. Rachel confessed. Are you calling her a liar? I confess to thinking she can act like a motherfucker. You just bought her crap. Hook, line, and sinker. You don't have to do this. It's okay. Really. Jak akcja? Ej, trudne to jest, ja przepraszam, że nic nie mówię, ale oj Boże. Don't tell me what to do. I'm not one of your sycophants. I'm a lone wolf, and you're a little Red Riding Hood. Welcome to grandmother's house, bitch. O, ja pierniczę. Chloe, this can't be you. Apologize this instant. Fine. Mr. Wells, I'm sorry for exposing the flaws in your campus security. This must be very embarrassing for you. I've heard enough. Rachel, you were clearly trying to cover for your classmate. I appreciate the motive, but I appreciate honesty more. Is that understood? Yes, sir. You will not be removed from the play. Okay. Was that so hard? Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting planning to suspend you for the rest of the school year, with a chance for reinstatement in the fall. And now? You are expelled. What? No. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. That is all. Good day, Mrs. Price, Mr. and Mrs. Amber. Ray. Co? Wygraliśmy pyskówkę i zostaliśmy wyrzuceni ze szkoły? O Boże, nie wiem, co jest gorsze. I'm sorry. Nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James.
I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Oh. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip? Fuck 'em. Bunch of fascists. Oh. Ale? Hey. Jaka akcja w ogóle? Just wanted to say, it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Ale tu dużo rzeczy, no. Widzę, przecież jest usta, cieszysz mi się tu rozejrzeć. No. Trusty keeper of my graffiti pens. You've served me well. Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. Jeden na 17. No jakiś tam punkt zgarnęła. Okej. Okay. Nie, no spoko. Ale Jezus, a jaka akcja! Ciekawe, no bo w sumie to teraz została wyrzucona ze szkoły, a w tej pierwszej części Life is Strange ono była wyrzucona ze szkoły, więc jakby teraz została tylko zawieszona, to ostatecznie chyba i tak zostałaby wyrzucona, nie? Nie wiem. No, bez sensu. Ale przynajmniej ten... Rachel będzie mogła sobie grać, więc... Dad got Bongo from the rescue shelter. Then he got run over by a car. Moral of the story, no one's ever really rescued. Jak dziwnie, że to w ogóle żadnych dźwięków nie ma w tle. W sensie, że nie ma żadnej muzyki. Ta gra przyzwyczaiła mnie do tego, że to zawsze jest jakaś muzyka. Wonder who will grace this space after me. Ojej, ojej! Jak uroczo. No, podpisz się tam koniecznie. Już chyba to nie jest graffiti, bo byłoby napisane, ale... To oni co roku zmieniają szafki? W Stanach? Bez sensu. Lepiej, żeby przez wszystkie lata mieli tą samą. No cóż, no nieważne. Maybe Cam was the class I hated the least. No spoko. Będzie wyrzucać wszystkie podręczniki. I should write a poem to mark the occasion. Okej, okay. Trochę w sumie nie dam jej dopowiedzieć, sorry, ale no, okej, okay, nieważne. I had big plans for adding to this collage. Oh well. Absolutely, positively the best concert of 2008. Too bad it's time to go. A, metal. No spoko. Nie domyśliłabym się, dzięki. Okej. Okay. Dziwne, że tego piórnika ze sobą nie bierze. W sumie to powinna, czy coś tam, nie? Finally. What I actually came here for. Nikt nic nie zauważy, jackpot. Spoko. Wait. What the hell? Damn it, Justin. Co?
Hejka, musiałem pożyczyć twój towar. Nagła sprawa, kumarz, obiecuję, oddam za tydzień. Justin. No na pewno odda, będzie miał kiedy. O nie. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? O, no, wreszcie coś się zaczyna dziać. O rany. Ej, to ona jest leworęczna? Teraz to zauważyłam. No chyba, że zauważyłam to już wcześniej, nie pamiętam, czy zauważyłam to wcześniej. O matko. Ale tego tu później nie ma. Jaki początek odcinka, no dobrze. A no tak, no to grubo opuści tą szkołę w sumie, nie? W sumie, kiedy już zostałam wywalona, to... O matko... Nie no, pięknie. No to teraz zmiewaj szybko! Piękne to było, dobra. Spoko. O nie, i teraz jeszcze David. Nie, o nie, najgorzej. No. Later, Skip. Later. Okej, okay. No i co? Jest jak mi się z tym Davidem nie chce gadać, najgorzej. David's here. No właśnie. Awesome. Nie, to zawsze mi się. Another letter to Max. That I'll never send. At least Journal Max won't abandon me the way real Max did. Ej, to jest chamskie. Ja mam wrażenie, że pierwsza część Lisa nigdy tak na początku każdego epizodu nie mówiła: ej, w poprzednim odcinku było to, znaczy poza tymi takimi zajebkami, które są na początku, one były zawsze, ale to, że Chloe sobie myśli o tym, co się... Podsumujmy sobie, co się działo wczoraj. Troszkę to jest dziwne. Albo jak teraz mówi, no w tym dzienniku to piszę listy do Max, których nigdy nie wyślę. Jakbyś zapomniał, graczu? To takie jest takie... dziwnie. No, nie pamiętam, co było w poprzednich odcinkach. Chyba to było, tego chyba nie było. Więc możecie sobie poczytać, ja to zrobię później. No i tutaj chyba trochę wam zasłaniam te dwie pierwsze linijki. No, aha, o tym, że ten, że Rachel spaliła las, szaleństwo, ale no, ja też jestem szalona. Okej, okay, to tyle tutaj, jakbyście chcieli sobie to poczytać. I co dalej? Tutaj, rodzice, ten, Rachel, no tak, okej. Okay. No spoko, no widać już, że są zakumplowani z tym, z dyrektorem. I próbowali sobie coś ugrać po przyjacielsku. Spoczko. Na szczęście i tak im się nie udało. Tutaj żadnych graffiti jeszcze nie mamy.
Czysty obiektyw, miejscówka z widokiem, siedzenie kierowcy, lista zakupów i odjazdowa kryjówka. No dobra, zobaczymy. Czysty obiektyw mamy na początku. Jakiś aparat? Będziemy grafitować? Zobaczymy. I duże SMS-u. Super. Coś od mamy, ale to pewnie z wczoraj jeszcze. O matko, dużo tego tutaj. Słyszałaś o pożarze, odezwij się, żebym się nie martwiła, wszystko w porządku. Chloe, proszę cię, nic mi nie jest. Oszczędna w słowach, nie ma co. Dzięki Bogu wróciłam do domu przed ciszą nocną. Jutro mamy spotkanie od rana, aha. No tak, poważnie Chloe, znowu? Nie możesz mi tego robić, naprawdę się staram. No, biedną ma tą mamę, ona się naprawdę tak stara, a Chloe mają tak bardzo gdzieś. Smutne to jest, ale to wygląda tak, jakby ona nie wróciła na noc do domu. Znowu. Okej, okay, nieważne. Co my tu mamy? Eliota. O chuj, dostałaś SMS od USA o pożarze? Wszystko okej? Okay? O matko, to dyrektor rozsyłał te SMS o pożarze? Tak, a u ciebie też, jestem w swoim pokoju. Chcesz gdzieś wyjść po przedstawieniu? On jeszcze nie wie. System alarmowy. A, no faktycznie. Pilny alert pożarowy, pożar, bla bla bla. Okej. Okay. Pożar lasu. Niekontrolowany, zachować ostrożność, informacje o utrudnieniach w wiadomościach lokalnych. Aha, i faktycznie jeszcze od dyrektora przyszło. Do przybywających na kampusie Blackwell w pobliżu Parku Narodowego dostrzeżono szybko rozprzestrzeniający się pożar. Przepraszam. O matko, ile tych SMS-ów. No dobra, no ale że ogarniają ten pożar. Prosimy zachować ostrożność, bla bla bla. Okej. Okay. No i jeszcze od Rachel. O, dobra. Dużo tego znowu. Matko! Czemu ty... Oni tyle SMS-ują, jak nie patrzę. Dotarłam do domu i nie trafiłam na starych. Super. Urodzona, by być szpiegiem. Skakanie z pociągów i takie tam. Byłaby z nas świetna drużyna i dopisali o pierwszej w nocy. No dobra, czyli ona wróciła do domu tylko po pierwszej. Lol. O te czasy, 2010 rok. To było niezapomniane. Okej. Wiesz co, nie jest do bani? Co? Ty? O, jak słodko. Ty też nie jesteś. Wiem. Skromność, spoczko. Powinnyś mieć spać. Jutro rano mamy Wellsa. Ta moja wina. Warto było. Wells szaleje. Spotkanie było zajebiście do bani. A, bo to już po tym. Po tym spotkaniu, okej. Okay. Jesteś zajebiście dziwna. Chyba ty. Ale serio, to jest okej. Okay. Warto było dla wczoraj. Okej. Okay. No spoko, czyli to wszystko. I teraz tutaj możemy się rozejrzeć, żeby nic nie przegapić. Drugs are free here. Man, why didn't anyone tell me before? I a, tutaj faktycznie można biegać, okej. Okay. Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. Bo tutaj nic nie można, nie? Zerknijmy na to ogłoszenie chociaż. Max would have loved this shit. Co? O Jezus, mylą mi się te guziki. Aha, sztuka. Sztuka! Tak, dobra, ale chodźmy tędy. Światła. O, graffiti. Co? I guess these stage lights are for the Tempest. Aha, bo to są światła na scenę? A to obiektyw miał być. What could the Tempest use more of? All that's left is to get arrested.
No spoko. Dobra, miejscówka z widokiem, siedzenie kierowcy. No zobaczymy, ile nam się uda ogarnąć. Teraz jak wiem, że później po skończeniu odcinka mogę to sobie jeszcze wrócić i dorobić, to mnie to tak nie stresuje. Ale postaram się jednak niczego nie omijać. To jest bardzo ważne w tej grze, żeby niczego nie omijać. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Okay, jest ta rozmowa. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Matko, no grubo. Grubo, no. A to szybko zdążyli wydrukować takie coś. Spoko. A tu gdzieś Elliot chyba stał, nie? Z boku. Gdzieś go widziałam wcześniej. Three guesses whose bike this is. And they all start with Miss Grant. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Oh. Tutaj nie. Gotta face my mom at some point. Might as well be now. No, a, stoi z drugiej strony tego samochodu. No tak, wiedziałam, że gdzieś go widziałam. Dawaj. Dawaj, nie idę sobie na przedstawienie. Wyrzucili mnie. Co razki. Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten. And hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Holy shit. I know. I'm surprised it took this long too. Do you want a hug? Oh, dobra. Okej. Okay. Ej, że to nie jest nasz chłopak, tylko nasz przyjaciel od przedszkola? Myślałam, że to jest nasz chłopak. Tak to wyglądało. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Ah, right. Good call. Did you get my text about hanging out afterwards? To ona i tak może iść na to przedstawienie, mimo to, że została wrzucona ze szkoły. W sumie ma to jakiś sens. Ej, teraz to już jestem kompletnie skołowana, to w końcu jest jej chłopak, czy to nie jest jej chłopak? Chyba nie. Tylko on by chciał, a ona ma takie, nie no, spoko, kumplujemy się, nie? Może. Yeah. I mean, I'm not really big on making plans. But maybe. Cool, cool. Sounds good. I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. Later. Znaczy, ja nie przyglądałam mu się jakoś dokładnie wcześniej, ale wydaje mi się, że on wygląda inaczej niż w poprzednim odcinku, znaczy epizodzie. W sensie, nie wiem, ma jakąś inną twarz. Tak normalnie to narzekałabym, że zmienili aktora. Ale nie, no chyba nie. Ale tak mi się zdaje, no że wygląda inaczej trochę. Activities. No more curricular activities either. Mhm. Mm. Aha, to będzie impreza o tej samej nazwie później. W takim sensie na pływalni. A, dobra. To podobnie jak w poprzednim tym. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tu coś jeszcze? My other vehicle is drama. Nie no, chyba nie ma tu później żadnego graffiti, bo kolejny graffiti to jest miejscówka z widokiem, a tutaj to bardzo nie pasuje do parkingu. Well, this car. Crushing spirits must pay pretty well. Chociaż w sumie jest tam ten, to siedzenie kierowcy czy coś takiego, ale to chyba będzie kolejne. Tak mi się wydaje, że trochę ogarnęłam już kolejność tych graffiti. Jezus Maria!
Co to jest? Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Okay. Also the trustees and their enormous bank accounts. No dobra, no to chyba wszystko już widziałam. Gdzieś tu. O nie! Co się stało? You have plenty of free time to take up skateboarding again. If I feel like it. No nie, no dobra, tu już chyba nic więcej nie ma. Jest ptasiek! Ojej! Sweet. Pewnie go wystraszy. Okej. Okay. Yeah. Bye. Elitist Blackwell bird. No, uwielbiam ją. Znaczy normalnie to i tak by go wystraszyła, więc... On już wiedział. Uciekł po prostu zawczasu. Dobra, już wszystko? Nie, dalej coś tu jest. Rany. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. It's about damn time. David, please. Mom is clearly fighting to hide her disappointment. Which, of course, just makes this... Chloe. Your mother and I have been talking. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Co za typ? If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? No, to trochę racja. There's nothing wrong with waiting tables, Mom. Chloe, I'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. But what is that, Chloe? What do you want? Maybe... I don't know yet. Maybe you've had long enough to figure it out. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I care about Joyce very much. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. If you improve your attitude going forward. Incident? What incident? Chloe was incredibly out of line. She insulted me. Swore at me. But with an apology, I'm willing to start over. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Oh, okay. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. No kurde, pierdzielony żołnierz. If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Znaczy, ja pierdzielę, co za koleś! O mój Boże!
W sumie to bardzo pomocne w tej sytuacji jest to, że naprawdę nie mamy przy sobie niczego. Bo nie znaleźliśmy niczego w szafce, więc... No, nie najgorzej, ale... co za typ, nie lubię go. Ale nie no, jak już się zgodziłam pogodzić i przeprosić, żeby mieć święty spokój od typa, no to niech już będzie, nie? I tak nic nie mamy przy sobie. Mam nadzieję, że cukierek jest tylko cukierkiem. You know what sucks even worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? Sure. As long as you promise to never speak to this asshole again. Chloe. Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Nie lubię Davida. On jest okropny. You're trying. I get it. I swear I do. And I've been making it harder for you. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. No cóż, no i się... Czy w sumie my możemy się domyślać, co się stanie w momencie, kiedy znamy poprzednią część gry, nie? Ale... Hey! There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Okej. No dobra. A gra mi się zapisze? Bo ja bym chciała odcinek tutaj skończyć, bo już jest dość długi. Zapisz się, gro. O, pięknie, zapisuje się. Dobrze. To tutaj już sobie skończymy. Tylko niech se... No. When your whole life has been turned upside down. No, pięknie. Dobra. Ale długościowo nam super wyszło. Tak myślę. Więc no, będziemy kończyć. Tak, ja czasem mam wrażenie, że strasznie mało gadam, ale po prostu to co tu się dzieje, po prostu ja nie wiem. Black Hole's done with me. Przerąbana jest ta gra, naprawdę. Is this junkyard all I've got left? Oh.
A i tutaj pewnie będzie można dużo graffiti porobić. No tak. No. To w przyszłym odcinku myślę, że dużo będzie tego robienia. Mam nadzieję, przynajmniej. Bo lubię robić graffiti. No, ciekawe ile będziemy musieli czekać na ten, na Rachel. No. Coś do głowy chyba przyszło. Dajesz. Aha, w tym sensie. Ach. Dobra. No jak uciekać, to czymś konkretnym by się przydało, nie? This thing is a mess. But maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wonder if I can find one around here. No dobrze. Dostaliśmy SMS-a, ale to pewnie i tak na początku następnego odcinka będę chciała go przeczytać, więc na wtedy to sobie zostawimy. A póki co, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. No i na razie to tyle. Do następnego odcinka. Pa, pa!